Osoby podszywające się pod firmę Astanet pojawiły się m.in. na tym osiedlu. Namolni byli tacy, namolny był młody człowiek, był taki, że chciał, żeby z nimi podpisać umowę. Byle tych starych ludzi tylko nakłonić do takiego oszustwa. Uważam, że to jest chamstwo. Miały oferować usługę dostawy internetu, oferując niższe ceny. Umowa miała być podpisywana na miejscu. Jeśli potencjalny klient odmawiał, osoby te miały grozić im natychmiastowym odcięciem internetu. No nie mogą odciąć internetu. Bo ten świadczą różni usługodawcy. Takie działanie jest więc niemożliwe, ale miało być skutecznym straszakiem. Dostaliśmy sygnały, że tacy panowie chodzą we dwóch. Jeden przedstawia się jako przedstawiciel handlowy, drugi jest przedstawiony jako technik. Oferta miała być także prezentowana telefonicznie. Przedstawiciele mieli dzwonić z zastrzeżonego numeru, a tak nie działają ci uczciwi. Tych z Astanetu można łatwo zweryfikować. Każdy z nich bowiem jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, z imieniem i nazwiskiem, opatrzony niebieską smyczą z logiem Astanet. Można zadzwonić na numer telefonu 67 350 9000 i tam zweryfikować imię i nazwisko pracownika Astanet. Jednak takich spraw jak ta w Pile jest coraz więcej, tak jak i metod naciągania czy oszukiwania ludzi. W ubiegłym tygodniu ostrzegaliśmy przed naciągaczami oferującymi młodym przedsiębiorcom wpisy do rejestrów. Zdaniem rzecznika pilskiej policji metody na wnuczka czy na policjanta stały się mniej popularne na rzecz tych tak zwanych na akwizytora. Ludzie podszywają się za różnego rodzaju firmy lub te firmy zakładają, oferując swoje usługi. Nie zawsze te usługi są profesjonalne, nie zawsze te firmy oferują czy też wywiązują się z umów w 100%. Gdy zorientowaliśmy się, że padliśmy ofiarą oszustwa, mamy kilkanaście dni na działanie. Umowę taką możemy bowiem wypowiedzieć bez żadnych konsekwencji. Jeżeli to umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli zazwyczaj zawierane w naszych domach, mamy prawo do odstąpienia zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni od podpisania takiej umowy. I wówczas musimy złożyć oświadczenie podpisane własnoręcznym podpisem, wysłać je za potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy ten termin minął, możemy wystąpić na drogę sądową. Jest to jednak dłuższe i nie gwarantuje, że sąd przyzna nam rację.